Dobry wieczór Państwu ze stolicy Małopolski, witamy. Gości, bramkarze to John Murray oraz skład prezentuje się następująco. Rok Stojanowicz, to oczywiście warto wspomnieć o absencjach, brak Jakuba Wanackiego i Marcin. Natomiast o drużynę krakowską to wraca, chociaż może o tym za chwilę, bo tutaj kąt po obwodzie poczekał na partnerów Bronka i może się to skończyć jakąś groźną sytuacją podbramkową. Zjechał nieco golkiper GKS-u Katowice, którym jest oczywiście John Murray. I teraz jeszcze jedno uderzenie z jednego w meczu o Super Puchar. I teraz krakowianie, była szansa na to, aby dobić po Damianie Kapicy i obronie Johna Murraya. Jeszcze będzie okazja, doskonale tam Gula nie utrzymał krążka i teraz będzie doskonała okazja, aby zakończyć to bramką Bartosz Fraszko. No chyba nie Polskiej Hokej Ligi, no tym razem jednak lepszy okazał się Stojanowicz, a odpowiedź ze strony krakowskiej. Krakowianie mogą powalczyć o to, aby założyć zamek na drużynie rywala Gula, ale taki strzał, silny krążek uderzony z pierwszej. Teraz z kolei muszą wracać podopieczni Rudolfa Rochaczka. Inicjatywę w strefie rywala, ale teraz to katowiczanie, którzy z dogodną okazją po tej nowieniu krakowianie mają jednak możliwość do wyprowadzenia szybkiego ataku. Zdążył odbudować pozycję John Murray, fenomenalnie. W stronę próbował ten krążek zagrać. I teraz groźnie pod bramką krakowską, pusta bramka. Shigeki Hito. To krążek dla drużyny wywalczył Hito Sato przed bramkę i miałem wrażenie, że na razie pilnują tego, aby żadna z drużyn nie zdobyła tej bramki. Paszko. Pasiut, który starał się zwrócić ten krążek i ostatecznej walki o krążek i katowiczanie. I oni teraz w czwórkowej akcji. I strzał z backhandu zatrzymany przez Stojanowicza, a między hokeistami obu drużyn Patryk Wronka, któremu szybkości nie brakuje. Wronka z backhandu. Musiał wracać za krążkiem Kapica, uruchamiający Kasperlika. Kasperlik, gdzie jest krążek? Musiał wracać, pomylił się Rąbkowski, ale nie można tego samego już powiedzieć o partnerze z defensywy. I doskonałe podanie do Marka Raczuka. Raczuk z objazdem golki chwilą. Ależ Jerzek potężnie z dystansu, jeszcze będzie dobitka Wojtek. Jednak starają się teraz wyciągnąć rywala krakowianie i to może przynieść zamierzony skutek. Kasperlik dwukrotnie. Krążek na lodzie, zaczynamy trzecią tercję i tutaj katowiczanie. Hampus Olson przedarł się, wypatrzył partnera na drugiej stronie, którym był Hitosa. Nie poradził sobie z naciskiem ze strony dwóch obrońców i teraz Kasperlik i mamy bramkę na 1-0 w końcu. Doczekaliśmy się po 43 minutach i 13 sekundach. Martin Kasperlik zdobywa gola będącego jego dwucyfrowym trafieniem w tym sezonie. 10 gol bramkowych, a się ich nie wykorzystuje, to wtedy ta pewność siebie jest zaburzona. Na tym zagraniem krężołek jednak nie oswobodził się. Jest jeszcze uderzenie z drugiej linii. Rąbkowski. To nią obie drużyny. Wajda z dystansu jeszcze z pracującym na bramkarzu Megi. Megi starał się wykorzystać przemieszczenie. Ten odegrany do wracającego na tafle Marka Raczuka. I tutaj już ruszają dwójkowo krakowianie. Raczuk jednak minął się z krążkiem. Trwa strata ze strony krężołka i pędzi Martin Kasperlik indywidualnie. I z naszej perspektywy katowickiej Gieksy teraz Megi. Megi ładnie poradził sobie z obrońcą, jednak już nie wie. Pierwszoplanowe role teraz Patryk Wronka z problemami, ale żaden z obrońców rywala nie spróbował. Tafli raz jeszcze Kasperlik z wykorzystaniem swojej szybkości. Tym razem jednak oddał krążek do Sawickiego. Pasiut do Wajdy. Wajda ma trochę miejsca i czasu, żeby przymierzyć. Miałem wrażenie, że trochę długo zwleka. Trwa minutę ten napór ze strony drużyny katowickiej. Pusta bramka i jest wyrównanie. Na minutę i 26 sekund przed końcem. Chyba Brandon Magee, tak mi się wydaje, tym zawodnikiem, który pozwala myśleć, że jeszcze będziemy mieli dodatkową porcję emocji w tym spotkaniu. 60 minut, w związku z tym mamy jeszcze 5, gdzie po trzech hokeiści obu drużyny będą się mierzyć. Na
natomiast utemperowane to wszystko przez golkiperów doskonale spisujących się. Teraz poślizgnął się jeden z zawodników GKS-u Katowice i Wojciech Polak wykorzystuje to bezbłędnie. No nie wyszło to tak szybko jak ostatnio krakowianom w dogrywce, ale minutę i 12 sekund potrzebowali, by zdobyć bramkę na 2-1. Jeszcze pociesza Marcin Kolusz swojego partnera z defensywy, którym był Nikola, ponieważ Finn poślizgnął się w tym kluczowym momencie. No ale to taki jest hokej, tak się zdarza.